moim domkiem jest jakaś dziwna informacja. Zobaczcie, exp to się równa catnap i jest tutaj jakaś skrzynka z expem. Ej, czy ja w tym momencie, jeżeli będę rzucał ten exp, to zamienię się w catnapa, widzowie? Ej, muszę to sprawdzić. Spróbuję ją rzucić na przykład w to miejsce i uwaga, o-o, exp zamienił wszystko na fioletowe, czyli na kolory catnapa. Czekajcie, ja to rzucę jeszcze tutaj, muszę to zobaczyć. Uwaga, pum, i chwilę, naprawdę. No widzowie, zaczyna działać, te butelki expa naprawdę wszystko zmieniają. Czy jeżeli ja użyję tej poteczki, widzowie, na przykład na mnie, albo na tej śwince, wtedy ja też się zmienię, albo ona w catnapa? Ej, dobra, muszę to sprawdzić. Chodź tutaj, świneczko, muszę sprawdzić na tobie buteleczkę. Uwaga, w tą świnkę i pum! I chwilę, o-o, exp zamienia w catnap. Ta świnka ma teraz nogi oczywiście fioletowe. Czyli tak naprawdę ten exp też działa na świnki, widzowie. Ja też mam trochę expa, ale jeszcze się nie zamieniłem, a ta świnka się zamienia. Dobra, ej, zobaczmy, jak będzie wyglądała dalej. Uwaga, rzućmy jeszcze bardziej i o-o, co to jest? Czemu ta świnka cała jest na fioletowo? Nie no, ja się trochę boję, widzowie, ale rzucę jeszcze więcej. Uwaga, rzucam jeszcze raz expa oczywiście na tą świnkę. O-o, świnko, to się robi troszkę podejrzane, widzowie. Ona wygląda jak świnia, tylko z głową catnapa. Czemu ona się patrzy na te kurczaki? Chodź tutaj, świneczko. Może rzućmy jeszcze raz tą butelkę z expem. Jestem ciekawy, jak ona się zachowa. Uwaga i pum! O nie, widzowie, czy wy to widzicie? Ta świnia wygląda totalnie jak catnap! Ej, nie, dobra, to się robi już trochę powalone. Ty, ja jestem ciekawy, czy ona jest w ogóle agresywna? Ty, ona pisze jakieś tabliczki. Daj expa, nic ci nie zrobię. Ej, tak mi napisała ten catnap, ta świnka catnap. I chwileczkę, ona stawia jakieś foty, o-o. Catnapa z bobasem. O nie, widzowie, dobra, to się przeradza w jakieś dziwne rzeczy. Dobra, ja muszę, przepraszam cię, ale świnko, muszę ją zabić, widzowie, chodź tutaj, ty świnio. Ona zaczęła mnie bić, dobra, pum, pum. O nie, widzowie, naprawdę, ten exp jest bardzo niebezpieczny, ale wiecie co? Ja chcę się zamienić w catnapa, tak, chcę to zobaczyć, jak to jest oczywiście być catnapem, ale człowiekiem. Dlatego wytestujmy to najpierw na moim przyjacielu, bo ja boję się, widzowie. Może na początku rzućmy w niego, w pipka, ale na początku w jego domek. Dobra, uwaga, 3, 2, 1 i pum, jego domek dostał i zobaczcie, on jest cały, widzowie, w kolorach catnapa. Dlaczego mój domek stał się fioletowy? Coś tu nie gra. Catnapie, jesteś tutaj? O nie, to jest straszne. O tak, widzowie, patrzcie, pipek się boi, że to jest catnap. Dobra, nie, rzućmy jeszcze raz, uwaga, w jego domek. Uwaga, 3, 2, 1 i pum, dobra. To wszystko się zmienia, dobra, jeszcze raz, uwaga, pum, patrzcie, jego domek jest prawie cały fioletowy, ale dobra, mam plan, widzowie. Rzućmy tym expem w pipka. O tak, jestem ciekawy, co to będzie, widzowie, dlatego, o my prawie widział. Czekajcie, dobra, muszę sobie tędy odejść i wejdę tędy na górę, widzowie. I uwaga, tutaj z góry zrzucę to pipkowi. Uwaga, 3, 2, 1 i pum. I chwileczkę, widzowie, pipek zamienił się w catnapa, jo. O nie, co mi się stało? Dlaczego jestem catnapem? Luczek, czy to jest twoja sprawka? Ja, Pimpek, ty masz taki dziwny głos, tak? To byłem ja i czekaj, o, spadnę tutaj na dół i Pimpek, dzisiaj exp daje nam catnapa, nie bój się, to jest mega fajne! Co ty mi zrobiłeś? Naprawdę? Dlaczego ja tak wyglądam? Ja nie chcę być catnapem, ty oszalałeś! Jak to nie? Przecież bycie catnapem jest ekstra, ja mam jeszcze expa, dawaj, rzucę ci trochę! Nie, tylko nie to, błagam cię, jak chcesz, to przetestuj na sobie, ale mnie nie dotykaj! Chodź, może pokażę ci, o, na twoich kurczakach, jak to wygląda, co ty na to? Jak to na kurczaczkach? Ty chcesz się zamienić w catnapy? No dobra, niech ci będzie, to i tak nie zadziała. Dobra, Pimpek, zobacz, rzucam jedną potkę na... I widzisz to, Pimpek, one teraz mają inny kolor nóg. Poczekaj, rzucę jeszcze więcej. Nie, co ty robisz? Zostaw je, one się staną catnapami. Spokojnie, Pimpek, rzucam, uwaga. I one teraz są oczywiście fioletowe, czyli na kolor catnapa. No nie, one się zamieniają, to nie są żarty, ja nie mogę na to patrzeć. I one się całe patrzą. Dobra, rzućmy jeszcze raz. Uwaga, rzucam i pum. I teraz naprawdę są catnapami. Dlaczego one tak wyglądają? No nie, to już jest przesada, ale chyba bardziej nie da się ich ewoluować, co nie? Da się, Pimpek, nie bój się, wszystko się da. Jeszcze ja na sobie nie próbowałem, a za chwilę to zrobię. Dobra, patrz, Pimpek, jeszcze spokojnie, możemy jeszcze raz zrobić. I zobacz to, Pimpek, teraz są tutaj takie kurczaki. Co ty im zrobiłeś, moje biedne kurczaczki? Dlaczego one tak wyglądają? Spokojnie, Pimpek, zobacz, możemy je teraz zabić, bo one są teraz bardzo straszne, ale spokojnie, patrz, rozniszczę to i zacznę je bić, po. Co ty robisz? One są agresywne, kurczaki normalnie nie atakują. No wiem, Pimpek, ale pomóż mi je zabić. Dobra, jeden pad i drugi. I spokojnie, wszystkie deadły. Zobacz, Pimpek, mam jeszcze dwie buteleczki expa. Użyję to na mnie, dawaj. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Luczek. Nie rób tego, proszę cię. Nie, no muszę to zrobić. Dobra, widzowie, ja muszę ulepszyć sobie expa. Uwaga, pum, pum. I chwileczkę, widzowie, patrzcie, jak ja wyglądam. Jestem już coraz bardziej catnapowy. Luczek, to jesteś ty? Ja cię w ogóle nie poznaję. Co ty zrobiłeś? Hehe, Pimpek, trzeba więcej jeszcze mieć expa. Ej, właśnie, tu jest kopalnia. Przecież my w kopalni możemy wykopać rzeczy za expa. Co ty robisz? Nie idź tam, nie kop
zrób tego, przecież ten węgiel to wszystko daje ci exp! O tak, muszę wbić 7 level, Pipek, i wtedy będę mieć więcej expa! Poczekaj, nie możesz tego zrobić, ja ci to zabieram! Ale w sumie to już jest za dużo expa, ty i tak go zdobędziesz! O tak, dawaj, Pipek, zobacz, zdobywamy 7 poziom i wtedy będę mieć przemianę! Zobacz, tu jest jeszcze więcej węgla, chcę go mieć! Co ty robisz, ten twój 7 poziom, zaraz go będziesz mieć! Przestań, to jest moje ostatnie ostrzeżenie! Dobra, Pipek, spokojnie, patrz, za chwilę ten katnap naprawdę jest fajnie być katnapem. Dobra, wbijam 7 level, uwaga, w tym momencie za sekundę, uwaga, i nie! 7 to! A jak ty wyglądasz? No nie, ty wyglądasz bardzo strasznie, ostrzegałem cię, ja uciekam stąd, nara! Ej, naprawdę, Pipek, patrz, wyglądam jak katnap, bycie katnapem jest bardzo fajne, czemu ty się tak boisz? Ja uciekam, nie znajdziesz mnie nigdy, nara! O nie, widzowie, Pipek zaczyna się mnie bać, nie może to tak wyglądać. Muszę Pipka też zamienić, widzowie, w katnapa, tak, żebyśmy mieli duży exp, jeszcze większy, widzowie, bo tylko 7 to jest bardzo mało. Dlatego wejdę do mojego domku i wezmę ze skrzynki exp. I przyjdę przed Pipka dom i zrobię tutaj wielką pułapkę i Pipek na pewno w nią wpadnie, jeżeli wyjdzie. Będzie ona bardzo głęboka, a w środku będzie oczywiście exp. Hehehe, Pipek naprawdę się zamieni i będzie też strasznym katnapem. Jestem ciekaw, jak on to zrobi. Uwaga, wrzucam tutaj coraz więcej expa i uwaga, zawołam Pipka. Pipek, wyjdź z domu! Luczek, co ci się stało? Już jest lepiej? A, co ja zrobiłem? O tak, Pipek wpadł w moją pułapkę i uwaga! O tak, czuję się wyśmienicie! Jestem strasznym katnapem! Haha, Pipek wbił level i zobaczcie, Pipek nie jest taki straszny, ty jesteś słodziutki! Ej, co ty mówisz? Nie śmiej się ze mnie, jestem bardzo straszny i patrz, mogę nawet zionąć takim strasznym ogniem! Ej, faktycznie, ty robisz taki dym! Ej, Pipek jest naprawdę fajnym katnapem, ale widzowie, ja potrzebuję więcej levela, tak, dlatego mam bardzo mocny pomysł, Pipek, ty poczekaj tutaj, a ja muszę znaleźć więcej expa! Co ty powiedziałeś? Nie będziesz lepszym katnapem ode mnie! Nie no, poczekaj, Pipek, ja muszę użyć expa na mnie, tak! Dlatego będę tutaj rzucał expa, ponieważ chcę wbić 10 level! Ja też chcę, chodź tutaj, daj mi trochę expa! Co ty, Pipek, robisz? Dobra, ostatni! Teraz jestem naprawdę strasznym katnapem, a ty, Pipek, haha, ty nie jesteś w ogóle straszny! No nie, co mi się stało? Jestem trochę większy, ale nie jestem tak straszny jak ty! Dobra, widzowie, teraz musimy znaleźć jako katnap jeszcze więcej expa, tak, bo mam tylko 11 level. O nie, dobra, co ja mam zrobić, Pipek? W takim razie idę chyba do kopalni. Ja też idę za tobą, pozabijajmy jakieś zombiaczki! O tak, musimy, widzowie, znaleźć jakiś spawner, to będzie najlepsze. Idziemy szukać. I uwaga, tutaj chyba jest jakiś spawner, ale ekstra! O tak, teraz zdobędziemy tyle expa, dawaj te zombiaczki! Tak, musimy mieć jak najwięcej expa, widzowie. Teraz ja jako katnap zabijam bardzo szybko te zombiaki. Chodźcie, zombiaczki! Ale levelujemy, mamy zaraz kolejny poziom! O tak, możemy nabić bardzo duży level, Pipek, to jest mega epickie. Już mam 12, ale jeszcze jestem normalny, musimy jeszcze trochę. Dawaj, musimy je rozwalić jak najwięcej! Tak, teraz nie będą z nami mieli szansy i o, zaraz się zamienię! Ej, ja też coś czuję! I chwileczkę, Pipek, ja się czuję jakoś dobrze! Ej, ja jestem naprawdę strasznym katnapem! O nie, a ja się czuję tak źle, jestem taki stary! Ej, Pipek, dlaczego ty jesteś starym katnapem, ty dziadu? O nie, nie mogę mieć więcej expa, bo zaraz umrę! Faktycznie, Pipek, ty możesz mieć bardzo mało expa, ale ja chcę mieć jeszcze więcej, tak? Chcę zobaczyć, jak to będzie mieć bardzo 999 expa, Pipek! To jest przesada, Luczek, nie rób tego, skończysz tak jak ja! Nie, Pipek, ja się czuję coraz bardziej silniejszy, to ty się starzejesz. Dobra, musimy rozbierać jak najwięcej. Poczekajcie, chcecie zostać najlepszym katnapem na świecie? O tak, chcemy być najlepszymi katnapami, potrzebujemy expa! Spokojnie, mam coś dla was, mega dużo butelek, dzięki nim będziecie najsilniejsi, to nara! Ej, dzięki wielkie Dogdayu, widzowie, czy wy to widzicie? Dogday dał nam oczywiście butelki z expem, teraz możemy być najlepsi, Pipek! Nie, za dużo tego expa, zaraz nie wytrzymam, chyba umieram! Nie no, Pipek, co ty wygadujesz? Ten exp jest bardzo fajny, chodź tutaj, będziemy expić! Tego jest za dużo, ja muszę od ciebie uciec! Ej, chwileczkę, jak to uciec? O nie, widzowie, Pipek boi się expa, a ja muszę mieć jeszcze więcej go, tak, chcę mieć oczywiście setny level, wezmę jak najwięcej tych butelek, widzowie! I teraz Pipek ucieka, nie, ja go wezmę i chcę zobaczyć, jaki on będzie oczywiście miał level i jak on będzie wyglądał tego. Pipek, chodź tutaj, ja teraz cię zabieram! Zostaw mnie, nie! Pipek, w tym momencie będę rzucał na ciebie expa! Co ty robisz, nie? Dlaczego jestem za stary? Nie, jak to za stary, Pipek? Dobra, musimy wejść na samą górę. I w tym momencie, Pipek, zrobię tutaj wielką dziurę, gdzie będzie bardzo dużo expa! Przestań, Luczek, nie rób tego, to się dla mnie źle skończy! Pipek, ale exp jest najlepszy i bycie katnapem, tak? Musimy to spróbować, za chwilę cię tutaj wrzucę. Poczekaj, tylko zrobię mega dziurę, co ty na to?
Tego ekspo jest za dużo, nie robi tego! Dobra, muszę to zrobić, przepraszam cię, dobra, rzucam tutaj bardzo dużo ekspa w tym momencie do środka i wrzucę ciebie, a za chwilę mnie! Proszę, Luczek, wszystko, tylko nie to, tego ekspo jest za dużo! Dobra, Pipek, rzucam cię tam! O nie, czuję się jakoś staro, nie mogę się ruszać! O ja, jak to się nie możesz ruszać, Pipek, pokaż się! Ej, chwileczkę, ta przemiana chyba źle na ciebie zadziałała! No nie, tego ekspo jest już za dużo, jestem teraz szkieletem! Ej, faktycznie, pokaż się, Pipek, cały, ty teraz jesteś katnap szkieletem, ale widzisz, jesteś takim starcem! No nie, co ty mi zrobiłeś, już nic nie mogę zrobić! O nie, widzowie, Pipek jest naprawdę bardzo starym katnapem, nie wiem czemu, ale ja chcę być oczywiście najlepszy i teraz będę dawał sobie jak najwięcej ekspa! Nie rób tego, też zostaniesz szkieletem! Nie no, muszę to zrobić, dobra, muszę wbić 28 poziom albo 30, chwileczkę, kiedy będzie przemiana, proszę daj mi, uwaga, zbieram to i chwilę, zobaczcie ile ekspa za mną chodzi i chwileczkę, chyba mam 30 level! I chwileczkę, widzowie, jakoś inaczej się czuję, ej, ja teraz jestem jakimś przepotężnym katnapem! Luczek, co ci się stało? Dlaczego ty masz 3 głowy? Jesteś taki ogromny! Ej, tak, mogę cię nawet zmiażdżyć, ej, ale ja wysoko skaczę! Ała, jesteś taki potężny, co ty robisz? Ej, mogę teraz wszystko szybko kopać, Pipek, jestem taki wielki, bycie katnapem jest ekstra! Twoja ewolucja jest zbyt wielka, no nie rób tego, już jesteś za mocny! Nie no, Pipek, spokojnie, chciałbym więcej, ale chwilę, darmowy exp, chwilę, tutaj jest... Ile expa teraz, Pipek, będziemy najmocniejsi, dawaj, ładujemy jak najwięcej! No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, może lepiej to odłóżmy! Jak to, Pipek, odłóżmy, zobacz, mam butelki z expem, rzucam w ciebie, chodź tutaj! Nie, co ty mi robisz, ogło, co mi się dzieje? Pipek, musisz mieć dużo expa, zobaczcie, widzowie, Pipek, teraz będzie kolejnym katnapem, dawaj, Pipek! Za dużo jest tego expa, nie rób mi już więcej! Robię jak najwięcej, Pipek, kiedy się da, dobra, po i uwaga, zobaczcie, Pipek teraz się zamieni! Co mi się dzieje? Dlaczego jestem jakąś dziwną osobą? Ej, Pipek, ty się stałeś kaktusem, ale to jest śmieszne, ty masz naprawdę słabe. Czekaj, próbuję do ciebie podejść i uwaga, ej, ty mnie chyba bijesz, kujesz mnie! Ała, no weź mnie nie dotykaj, dobra, a co mi robisz? Ja nie mogę się ruszyć! Ej, widzowie, Pipek ma naprawdę słabą przemianę, ale ja chcę mieć lepszą, może będę mieć coś lepszego, muszę wbić kolejny poziom, Pipek! Co ty robisz? Odmień mnie! Nie zajmuj się wbijaniem kolejnego poziomu! Muszę wbić kolejny level, zobaczcie, ile teraz mam expa, będę najsilniejszy! Co ty odalasz? Odmień mnie tutaj, już! Nie no, Pipek, ty masz jakąś słabą przemianę, dobra, uwaga, wbijam w tym momencie kolejny level i chwileczkę, widzowie, jakoś inaczej się czuję, jestem chyba smokiem katnapem! O nie, Luczek, co ci się stało? Dlaczego ty jesteś smokiem? To jest chyba ostateczna ewolucja! O tak, jestem najlepszym katnapem, a ty, Pipek, jesteś najsłabszym!